Siemano, witajcie na kolejnym filmie na moim kanale. Piękna zimowa scenera, sceneria. Także dzisiaj wypad zimowy na rower. Mam wolne, to postanowiłem wykorzystać piękną pogodę zimową, nagrać coś z przejażdżki rowerowej. Miałem w planie dzisiaj Ursusa przepalić, ale tak zleciało. Dzisiaj postanowiłem rower przepalić, a któregoś innego dnia Ursusa, bo śnieg z tego co widziałem jeszcze ma się dosyć długo utrzymywać. No powiem wam, koniec listopada i pogodę mamy zimową, piękną, słoneczko świeci. To czas, dzień wolny spędzić na przejażdżce rowerowej. Coś fajnego mam nadzieję się uda nagrać. Gdzieś tutaj tereny sobie wybrałem pagórkowate. Oczywiście szkoda, że nie miałem z 2 minuty temu kamery na głowie, bo dachowałem rowerem, wjechałem w kolejne, no i zaliczyłem glebę pierwszą tej zimy. Jadę pod słońce, mam nadzieję, że coś będzie widać. Tutaj pola, jaką sobie trasę wybrałem, bo nagrywam kilka ujęć, wrzucę, a któregoś dnia też wezmę się za Ursusa. Też się coś nagra fajnego na śniegu. Żebym znowu teraz tutaj gdzieś gleby nie zaliczył. Ale tu kawałek go pojadę. Parę minut. Taka pogoda to jest idealna. Słońce, mróz, śnieg. Ja uwielbiam zimę. Zresztą wszystkie pory roku lubię. Wiosnę, jak się budzi, wszystko do życia. Natura. Lato piękne nasze. Piękna pogoda, słoneczko. Jesień to piękne. Liście żółkną na liściach. Liście żółkną na liściach, dobra. Masło maślane. Liście żółkną na drzewach. To się wytnie. I tak jest pięknie. Pięknie, aż coś tam mięknie. Nie będę mówił głośno co? Gałąź, konar mięknie. Pięknie, aż konar mięknie, o. I jedziemy dalej. Po górach, dolinach. Teraz jak na złość słońce zaszło. No to moi drodzy, to było na tyle. Kilka ujęć fajnych, mam nadzieję, nagrałem. Teraz się wezmę za montowanie. No i za parę dni z moim internetem to się rzuci. Zaraz będą komentarze, że nie mam czapki, no ale to już mój stary łeb. To już mu nic tam nie grozi. Jest tylko minus 30 stopni. To się nie przeziębię. To co?
do następnego filmu. Może już z przejażdżki Ursusem po zimowym śniegu. Jednak mi mózg zamazł po śniegu w zimowej scenerii. Na razie.